Panu radio Conchita, proszę Państwa, także proszę, proszę na temat złodziei, na temat sędziów, jak to jest ciężko. Dobrze. PKO mówi prezes PZU Paweł Surówka. Z tobą błogosławię. Radio Maria, wysłuchajmy serwisu informacyjnego. Wiadomości przedstawią Justyna. Budować nasze oszczędności, a z nich inwestycje, powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Dodał, że przy konstruowaniu planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju brane są pod uwagę wszystkie elementy gospodarki. Rząd chce je zharmonizować tak, aby rozwój był od strony makrogospodarczej, społecznej i mikroekonomicznej zrównoważony, mówił. Wicepremier Mateusz Morawiecki uczestniczył w konferencji pod tytułem Na drodze zrównoważonego rozwoju w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Kolejnym aspektem tej drogi do zrównoważonego rozwoju jest rzeczywiście zrównoważony rozwój terytorialny. My mamy wyspy rozwoju, mamy oazy rozwoju w postaci większych miast, metropolii i w dużym stopniu obszary nie do rozwoju, obszary zapomniane, zaniedbane przez ostatnich 20 kilka lat. I rząd się ten, że my tutaj wracamy do tego, że nie kazali światła, żeby było ciemne. Aha, a to co było? No to teraz zobaczę jakiegoś człowieka w niedzielę o 17.07, co będzie zadzwonił. Policja, straż, Juventus, ochrona, miejscowa, niech przyjadą, nie będą po tych budach pukać, co tam mieszka. No. Dlaczego niby kierownik nie miałby być zainteresowany, skoro oni mają te kamery? Konferencje zorganizowały portal w gospodarce.pl i Polski Fundusz Rozwoju. W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zostanie dziś otwarta zmodernizowana klinika kardiologii i chorób wewnętrznych. W uroczystości weźmie udział premier Beata Szydło. Atuty kliniki to m.in. innowacyjne formy hospitalizacji, wykwalifikowany zespół oraz nowoczesny sprzęt, dlatego jest to jedna z najlepszych ośrodków leczenia chorób serca w kraju. Rzecznik prasowy Wojskowego Instytutu Medycznego, pułkownik doktor nauk medycznych Grzegorz Kade powiedział, że modernizacja kliniki oznacza m.in. poprawę opieki z pacjentami. 950, 180, jest możliwość leczenia interwencyjnego, jest możliwość leczenia zachowawczego, jest możliwość leczenia rehabilitacji kardiologicznej. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie to ewenement wśród krajowych ośrodków leczenia chorób serca. Klinika funkcjonuje już od ponad 50 lat. Od 2014 roku działa tu najnowocześniejszy w Polsce ośrodek diagnostyki inwazyjnej i leczenia chorób serca. Dopełnieniem tego przedsięwzięcia była modernizacja pozostałej części kliniki. Koszt unowocześnienia to ponad 4 miliony złotych, z czego większość środków pochodziło z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. W pierwszym kwartale tego roku Powszechny Zakład Ubezpieczeń odnotował najlepsze w historii wyniki otwarcia. Przy rekordowej sprzedaży skonsolidowany zysk netto grupy PZU wyniósł w tym czasie ponad 1 mld zł. Zysk netto PZU w pierwszych 3 miesiącach tego roku to ponad 1 mld zł. Oznacza to niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu do budy roku ubiegłego. Poziom składek kartonowej, niemal 5, prawda? Do kontenerów i do jakiego? Co i do którego? Żeby nie było tak, że Rysia poszedł, a tutaj nic nie stał, tutaj nikogo nie było. Na koniec pierwszego kwartału zakład miał o ponad 800 tysięcy więcej czynnych polis tak w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych. Zwiększa się też liczba osób wykupujących w PZU to nie jest tak, jak mówi ten Bynio. Na tak dobre wyniki wpłynęło kilka czynników, w tym m.in. konsekwentna realizacja widział, że my wiemy i że my to rozmuchujemy. Banku PKO, mówi prezes PZU Paweł Surówka. Więcej o tym mówimy. Skonsolidowanym udało nam się przebić magiczną barierę 1 mld zł w wyniku za cały kwartał. Jest to 940 milionów złotych zysku netto podmiotu dominującego. Jest to równocześnie najwyższa składka kwartalna, jaką kiedykolwiek w historii PZU udało.
udało nam się uzyskać ponad 5 miliardów 738 milionów złotych składki przypisanej w porównaniu do 4 miliardów 800 w tamtym roku i na tym kwartale w dalszym ciągu bardzo wysoko utrzymana rentowność, ponad 20%. Zarząd PZU zapewnia, w najbliższych latach będziemy kontynuować odpowiedzialną i zrównoważoną politykę. Spółka ma dalej rozwijać swoje usługi w sektorze ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, a także bankowości. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska. Prokuratura w Stuttgardzie potwierdziła, że od lutego prowadzi dochodzenie wobec prezesa Volkswagena Matthiasa Müllera. Jest on podejrzany o manipulowanie rynkiem w ramach skandalu z fałszowaniem pomiarów toksyczności spalin z silników diesla. Prokuratura podała, że bada działalność Müllera na rzecz Porsche Automobile Holding, w którym jest od 2010 roku członkiem zarządu. Mający swą siedzibę w Stuttgardzie, holding jest większościowym udziałowcem Volkswagena. Śledztwem objęci są też poprzedni prezes Volkswagena Martin Winterkorn i przewodniczący rady nadzorczej tego koncernu Hans-Dieter Petsch. Volkswagen przyznał się we wrześniu 2015 roku do zainstalowania w łącznie około 11 milionach samochodów oprogramowania pomagającego fałszować wyniki pomiarów zawartości tlenków azotu w spalinach silników diesla. Koncern stoi obecnie w obliczu wieloletnich procesów sądowych oraz miliardowych kar za łamanie przepisów o normach technicznych i ochronie środowiska. Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 stopni na zachodzie, w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 15 do 21 stopni. Wiatr słaby, na Pomorzu słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na południowym wschodzie kraju wschodni. A na barometrach w Warszawie 1014 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. W rozmowach niedokończonych podejmiemy temat ZUS a obniżenie wieku emerytalnego. Naszym gościem będzie pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Początek spotkania w telewizji Trwam o godzinie 18.15, w Radiu Maryja o 21.30. Maja w parafii podróżowania w podróżowania Krzyża Świętego w Kosmonosach w Republice Czeskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które serdecznie zapraszamy. Program tego spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja. Także widzicie państwo, że nie ma właściwie tutaj ani mormonów, ani świadków, ani ewangelików, ani prawosławnych. O godzinie 18.20 msza święta. Bo jeżeli takie rzeczy mają miejsce, proszę państwa, że kradną, ludzie przeklinają, plują, kopczą te papierosy. I tak, kurwa, tak będziemy, to będziemy mówić o świadkach Jehowy. No nie jest Angla, Ameryka, Białystok, prawosławna. Nie ma ludzi prawosławnych, nie ma cerkwi. I państwo widzicie, ten ktoś jest, kto się modli, śpiewając, kto śpiewa i się modli, to się podwójnie modli. No ale w kościołach to wyjął. Tutaj Warszawa jest kościelna, Warszawa jest rzymskokatolicka. No więc nie ma tutaj, proszę państwa, cerkwi. Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie, w archidiecezji częstochowskiej. 5 czerwca w sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 12 czerwca w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie w archidiecezji przemyskiej. I 19 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. W czwartek 18 maja mija rok od konsekracji sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. 18 maja to równocześnie rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II, a jak wiemy, świątynia, którą wspomnieliśmy, Jan Paweł II, Kościół Rzymskokatolicki, ale tak naprawdę to
każdego widzicie państwo, pomimo, że pracują do 6 do 7 do bardzo późna, nie ma ludzi uczciwych na świecie. Jeżeli sam człowiek siebie okrada, jeżeli pracownicy z tej swojej własnej budowy okradają, a jeszcze drudzy im pomagają, bo światło miało być ciemne, światło miało być gaszone, no to ja przepraszam bardzo, ręka rękę myje, prawda? No. To już dawno przeszło, ale problem zostaje problemem, bo ludzie jakoś tak się nie mogą nauczyć, że nie mogą zrozumieć, w czym tkwił błąd. Dlatego też może po jakimś czasie Macierewicz się uparł odnośnie tego samolotu, tegoż wypadku, że musi dojść. I on nie to, że rozdmuchuje, tylko chodzi o to, że no w końcu ten problem trzeba omówić, rozwikłać. No. W naszym programie audycja aktualności dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara. Radio Conchita. Woda na nasz młyn, woda na nasz młyn. W audycji aktualności dnia jest pan Andrzej Grzegrzyłka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie dyrektorze, przed nami w parlamencie naszym dziś i jutro szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Gdybym mógł, chciałbym poprosić pana, by pan nam powiedział o randze tego wydarzenia, jak to się też stało, że do takiego właśnie szczytu dochodzi w Warszawie. Jest to wydarzenie bez precedensu. Zaproszonych 30 delegacji, 24 pojawią się w Warszawie. To przedstawiciele właśnie państw Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej. Generalnie Kancelarii Sejmu, Marszałkowi Senatu zależy na tym, by uruchomić, by zaktywizować dyplomację parlamentarną, a mówiąc trochę prościej, po prostu, żeby rozmawiać, żeby parlamenty ze sobą rozmawiały i żeby wpływały na politykę rządów, politykę prezydentów. To jest w ostatnim czasie jedno z naszych kluczowych zadań. Zależy nam na tym, żeby takie spotkania miały miejsce i zależy nam na tym, żeby o sprawach wspólnych dla regionu, choćby bezpieczeństwie, choćby gospodarce, inwestycjach, rozmawiać właśnie z przedstawicielami parlamentów, bo to właśnie często w parlamentach te decyzje zapadają. Mimo, że ten szczyt ma rozbudowaną i taką górnolotną nazwę, tak naprawdę decyzje, które mogą zapadać przy okazji takich spotkań, dotyczą każdego z nas. Dlatego, że choćby inwestycja drogowa via Baltica, to jest połączenie północ-południe przechodzące przez Polskę, z którego też będziemy mogli korzystać. To oczywiście jest w zakresie naszych zainteresowań i będzie jednym z tematów rozmów. Panie dyrektorze, a pewna sprawczość, jeżeli chodzi o takie właśnie gremium, bo takiego spotkania jeszcze w Polsce nie było. Pan mówi, ważne, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, bo będziemy decydowali o ważnych sprawach. Ta Via Baltica, pan powiedział o tej dużej inwestycji planowanej na przyszłość. Jak wyglądają inne decyzje? Na ile my możemy na siebie wpływać? Na ile ta decyzyjność jest istotna i ważna w tej polityce międzynarodowej? Nasi słuchacze muszą pamiętać o tym, że parlament to jest tak zwana miękka dyplomacja.
Czasy są takie, że oprócz inwestycji dużo w polityce poświęca się czasu na rozmowy o bezpieczeństwie. Wszystko, co wydarzyło się w ostatnich latach, szczególnie na wschód od polskiej granicy, mam na myśli agresję rosyjską na Ukrainę, a także na przykład rosnące zagrożenie terrorystyczne i inne problemy, z którymi styka się ta część Europy, przede wszystkim środkowej i południowej, to również jest temat do rozmowy. Znalezienie porozumienia w tej sprawie może być kluczowe w przypadku późniejszych rozmów już na szczeblu, na przykład... Warto podkreślić, że Markowi Kuchcińskiemu, marszałkowi Karczewskiemu przyświeca też takie zrozumienie Europy jako kontynentu, że Unia, że Europa to nie tylko Unia. I dlatego na tym spotkaniu są przedstawiciele państw południa i wschodu Europy, które jeszcze nie należą do wspólnoty. To po pierwsze. Po drugie, zapytał ojciec o decyzję. Wiadomo, że takich decyzji, które mogą zapaść w czasie tego spotkania, jest mniej, natomiast kierunków do współpracy może być znacznie więcej. To jest pierwsze tego typu spotkanie. Mamy nadzieję, że będą kolejne. Frekwencja zapowiada się rzeczywiście wyjątkowo, ale oprócz tego, że będziemy rozmawiać, to chcemy też słuchać, dlatego że mamy wrażenie, że to słuchanie, jeżeli chodzi o chociażby zagranicznych zachodnich polityków, tych mniejszych graczy europejskich, właśnie chociażby z Bałkanów, no nie zawsze się odbywa. Polska może być takim miejscem i polski parlament może być takim miejscem, które wysłucha propozycji, opinii parlamentów mniejszych państw regionu. Na dzisiaj zaplanowano spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącymi parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jaki będzie miało charakter to spotkanie? Najwątpliwie prezydent, który również jest zaangażowany też wzmacnia po pierwsze jego rangę, po drugie też wzmacnia wymowę tego spotkania. Pan prezydent oczywiście przywita wszystkich zgromadzonych, jako będzie to oficjalne rozpoczęcie tego szczytu. Wcześniej zaplanowane są spotkania bilateralne w Sejmie, później, czyli jutro, duże obrady w sali plenarnej. No więc niewątpliwie to, że jest prezydent Andrzej Duda, pozwala nam określać ten szczyt jak zmianę wydarzenia bez precedensu i wzmacnia jego rangę. Ważne jest do podkreślenia to, bo trochę nam to umknęło, a powinniśmy o tym powiedzieć, dlatego że rozmawiamy na takiej antenie, gdzie te sprawy duchowe są istotne. Skoro są istotne, to powiedzmy też, że w tej agendzie szczytu, którą ojciec na pewno przestudiował dokładnie, jest tam rzecz bardzo ważna dla wszystkich. Mianowicie marszałek Karczewski, marszałek Kuchciński będą mówili o wspólnych wartościach. A jedną z zasadniczych wspólnych wartości dla wszystkich państw, które będą 17-18 maja w Warszawie, jest oprócz suwerenności i niepodległości także religia. Także religia, wartości religijne, duchowe, one nas łączą. Niezależnie od tego, o czym powiedzieliśmy, kto jaką religię reprezentuje, dlatego że ten korzeń często jest bardzo tożsamy. Ergo chodzi o to, że będziemy mówić o takich sprawach, które w Europie Zachodniej są nieco pomijane i nieco bagatelizowane, a nam zależy na tym, żeby wracać do tych korzeni, nie zapominać o korzeniach chrześcijańskich i na tej podstawie budować porozumienie. A więcej, na tej podstawie można nawet budować reformę tego, co już jest, czyli kryzysu pewnego, w jakim Europa się znalazła. Ja to podkreślam dlatego, że jest to jeden z kluczowych fragmentów rozmów w Sejmie. No nie można o nim zapominać. Panie dyrektorze, jutrzejszy dzień od godziny 9:00, otwarcie, powitanie przewodniczących delegacji przez marszałków Sejmu i Senatu, Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego, i zaplanowano dwie części. Pierwszą od godziny 10:00 będziemy chcieli transmitować też na antenie telewizji Trwam. Rola parlamentu, narodowych, polityki międzynarodowych, kwestia bezpieczeństwa regionu, sprawy, o których pan wspomniał, po południu współpraca w zakresie infrastruktury na osi północ-południe i wartości wyróżniające Europę Środkową Wschodnią, bo w tych może wartościach już miast trudniej słyszeć w Europie Zachodniej czy w strukturach Unii Europejskiej. No tak, trudniej usłyszeć zarówno
Szansą to akurat takie media, które mówią o tych sprawach otwarcie i od zawsze, więc akurat na te media, polskie media, nie unikają takich tematów. Natomiast jak ojciec wie i też nasi słuchacze wiedzą, w takim mainstreamie, czyli w tych głównych mediach, w głównym przekazie politycznym są to sprawy trochę pomijane. Dlatego warto do nich wrócić, ale opisując bardziej te panele, o których powiedziano, jutrzejsze, są związane, tak jak mówiliśmy, z gospodarką, wartościami, ale też bezpieczeństwem. O tym bezpieczeństwie nie można zapomnieć, dlatego że w szczególności państwa południa Europy i wschodu nam na bieżąco mają poważne problemy związane z zagrożeniami terrorystycznymi i napływem imigrantów. Chociażby kwestia bezpieczeństwa, to już ta polityka rosyjska jest jednoznaczna w ostatnich latach, dlatego nie można milczeć. To, że konflikt trwa, to, że aneksja Krymu trochę została zaakceptowana, miejmy nadzieję, że jest to rzecz powiedzmy czasowa, no ale część liderów politycznych przechodzi nad tym do porządku dziennego. To nie oznacza, że tak też powinniśmy postępować. Nie można o tym zapominać, dlatego też delegacja ukraińska będzie w Warszawie, dlatego też inne państwa regionu chcą o tym rozmawiać. Nie zależy nam, Kancelarii Sejmu, Marszałkowi Sejmu, nie, przede wszystkim zależy na tym, żeby mieć oczy szeroko otwarte, bo dzieje się rzeczy dużo, a politycy mają tendencję do akceptowania tej rzeczywistości, a na ten komentarz często nie ma miejsca. Ten komentarz znajdzie się właśnie w Sejmie podczas tego szczytu. No, cieszę się, że stacja i Radio Maryja i Telewizja Trwam będą naszymi partnerami w tej sprawie. Panie dyrektorze, nieraz myślimy, czy mamy właśnie narzędzia, czy mamy jakąś formę nacisku, pan wspomniał o tej aneksji Krymu w czasie naszej rozmowy i tego, że może nam się ta sytuacja w Europie nie podobać, że coś takiego. I teraz właśnie, czy może być jeden głos, czy my jesteśmy w stanie wypracować, pan, jak pan sądzi, tutaj jakąś formę nacisku, wpływu tego, że nasz głos wspólny będzie bardziej słyszalny, że do takich rzeczy, czy do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Bezsprzeczne jest to i to jest stanowisko Marszałka Sejmu, Kancelarii Sejmu, Marszałka Senatu, że tylko w grupie można forsować pewne rozwiązania i ten głos jest bardziej słyszalny. Stąd zaangażowanie Polski w grupę wyszehradzką, stąd mobilizacja na spotkania z partnerami spoza Unii, ale jednak będącymi w Europie. Dobrze wiedzieć o tym, że głos samotnego polityka jest trochę wołaniem na puszczy, natomiast już głos grupy ma pewne znaczenie. Poza wszystkim nie można zapominać o tym, że historia tej części Europy jest dosyć jednoznaczna. To znaczy wypracowany pokój jest rzeczą bardzo ważną, ale nie wiadomo jak bardzo trwałą. Warto pamiętać o historii, wyciągać z niej lekcje. No my tę lekcję wyciągamy i staramy się o niej mówić, że to wszystko, co udało się zbudować w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach nawet, niekoniecznie musi być tak bardzo trwałe, jak nam się wydaje. Jeżeli będziemy milczeć, na pewno tej lekcji z historii nie wyciągniemy. I jedyna droga, i wydaje mi się, że była jakakolwiek inna droga niż rozmawianie, to szukanie porozumienia właśnie w dużej grupie, dlatego że indywidualnie, na indywidualną politykę mogą sobie pozwolić, jak ojciec wie i nasi słuchacze wiedzą, mocarstwa. Oni mogą to robić sami, natomiast państwa średnie, państwa małe muszą się grupować, muszą szukać porozumienia i wsparcia. To jest rzecz bezdyskusyjna. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Czyli dziś, jutro szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej w Warszawie. Te najważniejsze wydarzenia w sali plenarnej Sejmu jutro od godziny 9:00 powitanie, od 10:00 pierwszy panel i od 12:00 drugi. Bardzo dziękuję, było bardzo miło rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze w przyszłości do wymiany. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże, do widzenia. Naszym gościem był pan Andrzej Grzegżółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Będzie śpiewać teraz, tak.
Śpiewać będzie, tak. Śpiewaj. Także proszę Państwa, złodzieje są, złodzieje byli, złodzieje będą. No ale tu chodzi o to, żeby za bardzo tej Polski nie okradli, żeby troszeczkę powstrzymać. No ale no widzicie Państwo, to jest problem od tysięcy lat, jak dzisiaj w tych audycjach wcześniejszych już o tym mówimy. No, Świadkowie Jehowy są najodpowiedniejsi ludzie, bo czytają Biblię, cytują Biblię, pokazują wersety, prawda? No bo no, Świadkowie Jehowy nie mówią tak jak czy katolicy, czy ktoś jeszcze inny, że na złodzieju czapka gore, bo to takie powiedzenie jest złośliwe. No, czapka nie musi goreć, proszę Państwa. Tak, nie musi. Okradli, proszę Państwa, mieszkania zabrali, ludzie poszli pod most, ludzie poszli do Wisły, wskoczyli, zabili się, albo że tych ludzi zabili. No, także dopiero teraz... No. Także ja jemu napiszę SMS. Mało tego, przecież w trakcie prac parlamentarnych
związku z tym znowu przebierają się piękne szaty. Teologiczka pokazuje, że oto zagrożona jest demokracja. Zagrożona jest konstytucja. Mało tego, ponieważ do wszystkich, na wszystkich porach odbyłoby to wrażenie, zagrożona demokracja i konstytucja, no to używają z trzeciego elementu. Prawa i wolności obywatelskie są zagrożone. W związku z tym, skoro my tutaj na konferencjach się gromadzimy, bo nie walczymy absolutnie o swoje, to walczymy o prawa i wolności obywatelskie. No, obywatele na ten temat mają już przecież dość dobrze wyrobione zdanie. Gdy patrzę na wymiar sprawiedliwości z pewnej perspektywy czasowej, to lepiej widać o wiele pewne mechanizmy, jak funkcjonował wymiar sprawiedliwości. Warto zwrócić uwagę na to, że kiedy poprzedni system ustrojowy PRL chylił się ku końcowi, no to wtedy zadbano, trzeba powołać Trybunał Konstytucyjny. W 82 roku, w 1982 roku, a więc jeszcze w stanie wojennym, powołano Trybunał Konstytucyjny. Ale on rozpoczął swoją działalność od 1986 roku. Krajową Radę Sądownictwa powołano w 1989 roku. Dziś wydaje się dość jasne, jaki był cel tych zmian, powołania do życia tych instytucji. Myślę, że jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest moje zdanie, chodziło o to, żeby dawnym włodarzom PRL-u nie stała się krzywda. Trybunał Konstytucyjny miał pilnować interesów dawnych włodarzy PRL-u i chyba skutecznie pilnował. Podobną rolę odgrywał, oczywiście tutaj uogólnienie jest też dla niektórych porządnych sędziów przyzwoite, więc wybaczą mi, mówię o pewnej dość wpływowej grupie sędziowskiej, która dbała o to, ażeby się też w Polsce wiele nie zmieniło. Dowodem tego niech będzie i to, że przecież nie osądzono żadnej zbrodni stanu wojennego. To jakieś namiastki tylko. Natomiast nie rozliczono się z tamtym systemem. No bo i też wymiar sprawiedliwości przetrwał w takiej formie, jak był i był tym stabilizatorem, żeby sprawy zbyt daleko nie poszły. No to tutaj zawsze problem był z tą wolą rządzących, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o tym ze sprawiedliwością, to prawda. Ale panie przewodniczący, panie pośle, no, wołanie jest o to łamanie demokracji, tak, konstytucji, tak wołają sędziowie, no ale różnie można rozumieć demokrację i konstytucję, jeżeli chodzi o dwie strony, obywateli i na przykład sędziów. No tak, no przede wszystkim w tej uchwale mówi się, że obecna reforma zmierza do dyskredytowania środowiska sędziowskiego. No ja myślę, że to środowisko samo się zdyskredytowało w oczach opinii publicznej. Przecież znamy wiele przykładów sędziów na telefon, sędziów, którzy dopuszczali się różnych czynów, no przestępstw pospolitych. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, to są nieliczne przypadki, wszędzie tacy się znajdą. No dobrze, ale przez całe dziesięciolecia w ogóle nie ujawniano tego, takich przypadków. Teraz władze ujawniają tego rodzaju skandaliczne przypadki. To pokazuje, że w tym środowisku była wiedza na temat tak zwanych czarnych owiec, ale to środowisko też nic nie robiło w tym zakresie, żeby takich ludzi ze swojego grona się pozbyć. Powiadają w uchwale, że oto będzie nam groziła destrukcja systemu sądownictwa w Polsce. No, a czy ten system w tej chwili to dobrze funkcjonuje? No, wszyscy przecież wiedzą, że źle funkcjonuje i coś z tym trzeba zrobić. Pan wspominał o tym, że sędziowie mieli okazję, czy mieli możliwość już jakoś debaty, rozmowy. Może tego czasu nie wykorzystali, a teraz domagają się debaty na temat reformy. Nie wiem, czy jest to spowodowane, na przykład to opóźnienie, bo 10 maja z porządku obrad została zdjęta ta nowela. Dopiero 24 maja Sejm ma się zająć projektem noweli prawa ustroju sądów powszechnych na autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo tak. Planowana nowela ma wejść w życie 1 lipca. Czy to wszystko, ten harmonogram i ta debata, namysł w samym Sejmie, wszystko pójdzie zgodnie z planem? Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Determinacja,
przeprowadzenia reformy jest silna. Natomiast trzeba podkreślić, że poprzedni Sejm był skrócony, trwał tylko 2 dni i siłą rzeczy niektóre punkty musiały wypaść z obrad. W przyszłym tygodniu będzie pierwsze czytanie projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych. A jakie zmiany najważniejsze, jeżeli tak z punktu obywatela, tak, bo jeżeli no, oburzają się sędziowie i mówią, że to jest nawet łamanie demokracji i konstytucji, no to co najważniejsze, bo wielu też dyskutuje z tym nadzorem, tak, nad sądami ministra. Ależ to jest wszystko przejazd krawiany. Mógłbym przewrotnie, a właściwie może nawet nie przewrotnie, ale powiedzieć, że na to mówimy do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Ja to chcę wielokrotnie podkreślić. W Polsce jest larum, że oto władza ustawodawcza i wykonawcza ingeruje niezależność sądów, w niezawisłość sędziowską. No nic podobnego. Więc jeżeli ktoś tak twierdzi, to ja przytaczam przykłady obowiązujące w Europie Zachodniej. A ta niezależność, bo posłowie Platformy Obywatelskiej też mówią, że to jest taki ostatni bastion, tak? PiS chce usunąć ostatni bastion, jakim jest niezależność wymiaru sprawiedliwości, który stoi im na drodze do państwa autorytarnego. Ale takich przywilejów, jak środowisko sędziowskie ma w Polsce, to nie ma chyba nigdzie w Europie. A wszędzie w Europie Zachodniej, środowiska sędziowskie są zadowolone ze swojej pozycji, zadowolone są z niezależności sądów i z niezawisłości sędziowskiej. A przypomnę, bo to przykłady najlepiej chyba to ilustrują. W Polsce o tym, kto będzie sędzią, decydują sędziowie. W skrócie rzecz ujmując, bo zgromadzenia ogólne sędziów opiniują, Krajowa Rada Sądownictwa decyduje, kogo przedstawi panu prezydentowi do nominacji. No i oczywiście, jeżeli pan prezydent nie mianuje tej osoby, którą Krajowa Rada Sądownictwa wskazała, no to jest wielkie larum, bo się ostatnio zdarzyło 10 takich przypadków. Że to już jest ingerencja i łamanie. A zatem środowiska uzurpują sobie prawo i de facto z tego prawa korzystają, że decydują o tym, kto będzie sędzią w Polsce. A jak jest w Austrii? W Austrii z wnioskiem o nominację na stanowisko sędziowskie występuje minister sprawiedliwości. W Niemczech federalny minister sprawiedliwości występuje z wnioskiem o nominację sędziego. W Holandii, w kraju pana Timmermansa, również minister sprawiedliwości występuje z wnioskiem o nominację na sędziego. I tam nie krzyczą, że jest nadmierna ingerencja władzy wykonawczej ministra w sądownictwo. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy zaproponowali rozwiązanie takie, że teraz oto będzie minister sprawiedliwości miał decydujący wpływ w tym zakresie, tak jak ma w tych wymienionych przeze mnie krajach. Mało tego, to już też po raz kolejny podkreślam. Kraj pana Timmermansa, który tak się niepokoi o polską demokrację, właśnie w Holandii do Sądu Najwyższego sędziów wybiera parlament. Parlament wybiera sędziów. I tam nie krzyczą, że jest ingerencja władzy ustawodawczej w wymiar sprawiedliwości. To tylko w Polsce władza sądownicza stoi ponad wszystkimi władzami, jest w ogóle oderwana od społeczeństwa, nie ma żadnych instrumentów, to wielokrotnie podkreślam, przy pomocy których naród korzystałby z konstytucyjnego uprawnienia, a więc artykułu 4 Konstytucji, gdzie jest mowa, że władza zwierzchnia należy do narodu. Ja to wielokrotnie podkreślam, że jeżeli chodzi o władzę zwierzchnią narodu, to ona funkcjonuje w odniesieniu do władzy ustawodawczej, no bo wybiera posłów, senatorów, naród raz na 4 lata, jak zajdzie potrzeba, to częściej, i również w odniesieniu do władzy wykonawczej. Natomiast naród nie ma żadnych instrumentów w odniesieniu do władzy sądowniczej. Trzeba jasno powiedzieć, że tu nie chodzi tylko o bezpośredni wpływ narodu, bo naród realizuje swoje uprawnienia bezpośrednio, chociażby w formie wyborów czy referendów, ale i również, jak w Konstytucji jest napisane, poprzez swoich przedstawicieli. W odniesieniu do władzy sądowniczej żadnego takiego instrumentu nie ma. W związku z tym te rozwiązania, które są proponowane, no to jest kwestia urealnienia konstytucyjnych uprawnień narodu. To nie może tak być, żeby władza sądownicza była sama dla siebie,
była zadowolona, była głucha na wezwania narodu, no i oczywiście nie podlegała żadnej kontroli. Sędowie mieli się dobrze. Panie pośle, teraz krzyczą, że jest zamach na prawa i wolności obywatelskie, no bo tym się po prostu zasłaniają. Mamy projekt noweli i projekt ten negatywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa, oceniając, że jego podstawowym celem jest dalsze, znaczące podporządkowanie sądów powszechnych ministrowi, co jest sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy. I jeszcze Sąd Najwyższy. Według Sądu Najwyższego chodzi o stworzenie jednowładztwa, czyli jak gdyby idziemy w tym samym kierunku. Ministra w zakresie obsady stanowisk prezesów, pan wspominał, kto gdzieś za granicą decyduje o pewnych stanowiskach, sprawowanie funkcji prezesa oraz wiceprezesa sądu przez osobę powołaną w drodze wyłącznej decyzji ministra, bez jakiegokolwiek nawet minimalnego wpływu samorządu sędziowskiego, budzi istotne zastrzeżenie z punktu widzenia zasady równowagi między władzami. To głosi opinia Sądu Najwyższego. Więc rzeczywiście w tej chwili mamy taką sytuację, że minister sprawiedliwości nie może ani powołać prezesa sądu, ani źle funkcjonującego prezesa sądu odwołać, jeżeli środowisko sędziowskie na to nie wyrazi zgody. No, w związku z tym możemy powiedzieć, że te uprawnienia ministra w tej chwili są bardzo iluzoryczne. Przecież natomiast chcemy wprowadzić taką oto sytuację w tej noweli, że minister sprawiedliwości wysłucha opinii środowiska sędziowskiego o kandydacie, ale ta opinia nie będzie wiążąca i to minister sprawiedliwości podejmie decyzję o tym, kto będzie prezesem, względnie też odwoła prezesa, który nie wywiązuje się należycie ze swoich funkcji. Do chwili obecnej mamy taką sytuację, tak jak powiedziałem, że o tym, kto będzie prezesem, decydują środowiska sędziowskie, no w związku z tym prezes tak postępuje w zarządzaniu sądem, żeby środowisko, którego wyłoniło, było z tego zadowolone. A już mniejsza o to, czy społeczeństwo jest zadowolone, bo to nie ma, jak widać, dla tych środowisk aż tak wielkiego, wielkiego znaczenia. Więc chcemy to zmienić. Prezes nie będzie miał wpływu na działalność orzeczniczą, bo przecież to, co jest istotą w sądownictwie, to jest niezawisłość. A więc, żeby każdy sędzia mógł orzekać w zgodzie ze swoją wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim w zgodzie z własnym sumieniem. I żeby nie było takiej sytuacji, jak jest teraz, że oto prezes sądu może decydować, komu przydzieli konkretną sprawę. Znając poglądy i stosunek poszczególnych sędziów do poszczególnych spraw, bo przecież się w środowisku dobrze znają, może tak wyreżyserować, że konkretne sprawy będzie przydzielał tym sędziom, inne sprawy innym sędziom i właśnie, żeby takiej ingerencji prezesa nie było w orzecznictwo, projekt przewiduje, że sprawy będą przydzielane komputerowo, a więc prezes nie będzie miał możliwości dowolnego kierowania spraw do poszczególnych sędziów. A więc zwiększamy mechanizmy takie, które powstrzymają przed ingerencją w orzecznictwo. Natomiast od prezesów oczekuje się tego, ażeby organizowali pracę w sądach w taki sposób, żeby sądy pracowały efektywnie. Nie ma to nic wspólnego ze sposobem orzekania. Właśnie, żeby tą niezawisłość sędziowską wzmocnić, żeby nie dokonywano wyboru i różnych manipulacji, kto daną sprawę będzie rozpatrywał, to będzie decydował o tym system komputerowy. Dlaczego chcemy to wprowadzić od pierwszego lipca? Jeżeli chodzi o dyrektorów administracyjnych w sądach, no też była wielka wrzawa, dlaczego to sądami nie administruje prezes, a jeżeli już dyrektor, no to dyrektor taki, na którego bezpośredni wpływ będzie miał właśnie prezes, i, bo jak będzie inaczej, no to będzie ingerencja w niezależność sądową. Dyrektor ma się zajmować sprawami biurowymi, administracyjnymi, remontami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prezes powinien się zajmować tym orzecznictwem przede wszystkim, a nie administrowaniem obiektami. I z tego też względu, skoro z budżetu państwa płyną pieniądze na wymiar sprawiedliwości dość niemałe, to przez to, żeby one były racjonalnie wydatkowane, muszą być pod kontrolą i będą właśnie dyrektorzy podlegali w ściślejszym sposób ministrowi sprawiedliwości. No też to jest na
uprzywilejowaną pozycję, bo to kiedy chcemy teraz to sprowadzić do takich ram, jak funkcjonuje to w Europie Zachodniej, no to jest wielka wrzawa, tak jak już powiedziałem wcześniej, broniąc własnych interesów, zasłania się prawami i wolnościami obywatelskimi. Dziękuję, czyli ma się wiele rzeczy zmienić. 24 maja, tak, Sejm będzie się zajmował projektem noweli. Tak, będzie pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chciałbym poruszyć może w tej materii, ale trochę inną sprawę. Rząd przyjął projekt ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To też podniosło się wielkie larum, ale może trzeba też patrzeć przez krzywdę. Przewiduje on między innymi, że czynności egzekucyjne mają być nagrywane, dłużnik zaś ma otrzymywać przy egzekucji specjalny formularz skargi na czynności komornika. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że zmiany stanowią realizację zobowiązań wyborczych, mają zwalczać patologie i pomóc w walce z nimi. Zapraszam, chciałbym zachęcić do wysłuchania fragmentów z konferencji pana ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobro. Chciałbym przede wszystkim podziękować pani premier za stworzone możliwości i wsparcie do pracy nad tymi dwoma, bo to są tak naprawdę dwa projekty ustaw regulujące materię związaną z działalnością komorników, prawo ustrojowe oraz prawo związane z opłatami komorniczymi. To była bardzo drobiazgowa, można powiedzieć, benedyktyńska praca prowadzona wspólnie z udziałem wszystkich ministrów w ramach konsultacji międzyresortowych. Szczególnie chciałem podziękować panu ministrowi Jakiemu, który ten projekt pilotował, oraz panu dyrektorowi Rajwerowi, który tutaj włożył wiele serca w powstanie tych dwóch projektów, bo to właśnie te projekty, widzicie państwo, materia dość spora, do tego jeszcze rozporządzenie już gotowe. To jest naprawdę kawał bardzo ciężkiej pracy wykonany. W zasadzie tak wiele tutaj jest zmian i regulacji, że w tak krótkim czasie trudno mi się zdecydować, się zastanawiam, o czym powinienem powiedzieć, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że te projekty stanowią z jednej strony realizację zobowiązań dobrej zmiany w zakresie poprawy standardów działania komorników, tak aby te rozmaite patologie, które dochodziły ze sprawą też państwa, pracy, mediów do świadomości Polaków, nie były na porządku dziennym i nie stanowiły reguły, niemal reguły, a z drugiej strony, że jeżeli już się do nich dojdzie, aby była właściwa reakcja państwa stająca po stronie osób pokrzywdzonych, czego tak bardzo brakowało. Wiele przykładów, które ilustrują nieprawidłowości działania komorników, to państwo, za co wam dziękuję, pokazywaliście, mobilizując nas wszystkich do tego, aby tą sytuację zmienić. Poprzedni rząd wydawał się być głuchy wobec tych wszystkich informacji, ludzkiej krzywdy i pokazu, można powiedzieć, bezkarności ze strony niektórych komorników, którzy dopuszczali się jawnych nadużyć władzy, bo działają przede wszystkim w imieniu państwa z pieczęcią, która stanowi o nakładaniu obowiązków i egzekwowania należności w imieniu właśnie polskiego państwa, a często państwo. Właśnie jako dziennikarze ujawnialiście, że nie towarzyszyły temu standardy państwa, prawa, ale czasami wręcz działania charakteryzujące jakieś środowiska, które specjalizują się w bezprawiu, a czasami wręcz w zorganizowanej przestępczości. No wystarczy tu choćby wspomnieć chyba ten jeden z najgłośniejszych przykładów rolnika, któremu za to, że sąsiad był zadłużony, komornik z Łodzi, czy asesor komornika zabrał ciągnik, uniemożliwiając prowadzenie prac rolnych, a niestety bezduszna machina sądowa związana z procedurami odwołania uniemożliwia skutecznie odwołać się od tej sytuacji. Takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele, takiej można powiedzieć zuchwałości, bezwzględności w działaniu niektórych komorników, pazerności w zabieraniu ostatniego, nie tylko tego przysłowiowego grosza, ale też nawet też czasami produktów dla malutkich dzieci żywnościowych, gwarantujących nawet proces leczenia dzieci chorych, dzieci pod specjalną opieką medyczną. Tu często z tych informacji, które przecież też docierały do Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze częściej niż państwo, żeście to publikowali, wyłania się taki obraz bezdusznego, bezwzględnego komornika, który bardziej kojarzył się z grabieżcą niż funkcjonariuszem państwa.
a to jest zawód bardzo potrzebny i tam potrzeba ludzi rzetelnych, ludzi, którzy będą w sposób profesjonalny realizować swoje obowiązki. Tak, profesjonalny. Profesjonalny to chyba w psychologii pracy, to chyba wciąż tak, bo tak naprawdę to jest. Kto się uczył, kto przeżywał, kto czuł, no to wie. A tutaj to, że wiesz, kasa, pieniądze, zarobić i mafię kradną to z tymi mieszkaniami, to chyba tutaj najlepiej widać. Polacy są złodziejami, Polacy. Wszędzie to może być, ja to nie mówię tak bezwzględnie, że Polacy i tylko Polacy są złodziejami. Wszędzie to może być, ale jeżeli są takie mafie, proszę Państwa, jeżeli potem się cieszą, że ktoś ma mieszkanie pod mostem, a pod mostem, skąd przyszła? Z pod mostu. Rysia na przykład, ta wariatka, to chodzi pasyca i baba na wernisaże, to mówi, Przybyłowicz z podmostu. Przybyłowicza przepędzić masz nad Wisłę. I on się cieszy, on się upaja w Warszawie każdy, że ktoś jest przepędzony pod most, że ktoś jest przepędzony nad Wisłę. Nawet Maleczek mówi o tej Ewce, co na lotnisku mieszkała. Ja jej tam pomagałam, bo przyjdź do Wistroflying na kawę, przyjdź, zapraszam ciebie. No to ona mieszkała na lotnisku, bo jej mąż zginął w wypadku i ona nie miała gdzie mieszkać z synem. I to poważna sprawa, bo ona z synem. No to jakie to standardy są w Polsce, że ona nie dostała mieszkania, bo kto by jej dał mieszkanie, skoro mieszkania kradli, zabierali, sprzedawali, kupowali. Reprywatyzacja, prawda? No, ale no, oczywiście, że Dawidek, jej syn, syn Ewki, mógł mieszkać u dziadka, ale dziadek nie chciał Ewki. No to więc on wolał z mamą nawet mieszkać siedząc na zimnej metalowej ławce na lotnisku, o tym, gdzie Chopina w Warszawie i mieć to wszystko gdzieś. No. Też kontroli, jeśli sygnały wskazują na taką potrzebę. Jednym słowem, cały szereg rozwiązań, które podnosi możliwość nadzoru nad komornikami oraz podnosi z definicji standardy, zasady postępowania komorniczego. Do tych rozwiązań zaliczyć też należy zasadę, że czynności, które są realizowane w określonych sytuacjach w ustawie muszą być nagrywane. Ten materiał nagrywany będzie elementem akt postępowania komorniczego, a więc na pewno będzie to studzić rozmaite zachowania, które mogłyby być naruszeniem prawa, ale też wpływać na kulturę realizacji tego rodzaju obowiązku przez komorników, jak i osoby towarzyszące, czy osoby, których te czynności, wobec których te czynności będą podejmowane. Wprowadzamy też obowiązek, aby za każdym razem komornik, realizując swoje zadania, był zobowiązany przedstawić taki prosty formularz przedstawiający możliwość złożenia skargi na czynności komornika, jeżeli dochodzi do jakiejś nieprawidłowości. Dzisiaj bowiem z analizy, jaką przeprowadziliśmy, wynika, że około 80% skarg, które były kierowane na czynności komornika, były z przyczyn formalnych odrzucane z uwagi na niedopełnienie przez stronę rozmaitych obowiązków. Dlatego w sposób istotny uproszczamy tą sytuację, a nawet, można powiedzieć, instruujemy możliwe strony, które poczułyby się dotknięte działaniem komornika i uznałyby, że dopuściły rażącego naruszenia prawa, by mogły w sposób jasny, mając drogę odwołania, sformułować skargę w oparciu o pewien standardowy druk i w ten sposób zagwarantować możliwość dodatkowej kontroli działania komornika. Zobowiązujemy oczywiście prezesów sądów, aby każdorazowo nie tylko mogli, ale musieli inicjować działanie dyscyplinarne czy przekazywać informacje odpowiednim organom państwa, jeśli stwierdzają nieprawidłowości w działaniach komorników. Wprowadzamy nowe zasady, jeżeli chodzi o świadczenie majątkowe komorników. Również ograniczają możliwość prowadzenia innej działalności gospodarczej przez komorników, tak aby koncentrowali się na swojej działalności, bo reprezentują funkcję państwa. Ale wprowadzając rozmaite restrykcje, które jestem przekonany, podniosą też i prestiż zawodu i będą budować szacunek do zawodu komornika, zostawiamy elementy pozwalające motywować komornika do tego, aby tą pracę, ciężką pracę, czy tam niewdzięczną często pracę, mogli skutecznie wykonywać, bo w interesie państwa jest przecież egzekwowanie należności, bo w przeciwnym razie państwo by nie działało, gdyby instytucja komornika nie funkcjonowała, również obszar przecież gospodarczy, obszar biznesu, do tego jest komornik i tu działanie egzekucyjne w tym obszarze, w imieniu państwa, jest niezbędnie potrzebne i powinno być robione profesjonalnie i skutecznie. Stąd, jeżeli chodzi o drugą ustawę związaną z opłatami, kosztami, wprowadzamy jasne zasady naliczenia stawek. Dzisiaj te opłaty były różnie obliczane, były to głównie stawki
Były to stawki, które powodowały rozmaite wątpliwości i niejasności i często też skargi. Dlatego wprowadzamy jedną stawkę 10%, jeżeli chodzi o należności w tego rodzaju czynnościach podejmowanych przez komornika, z pewnymi jednak, można powiedzieć, odstępstwami. Dotyczy to sytuacji, w których chcemy zmotywować strony dłużników do tego, aby samodzielnie, bez podejmowania działań władczej strony komornika, realizowali swoje zobowiązania świadczeni, jeśli w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o uruchomieniu postępowania przez komornika dostarczą kwoty pieniężne, które są dochodzone do komornika czy na jego rachunek, to wówczas ta stawka będzie wynosić, o ile pamiętam, 3%, a jeżeli to przekroczy termin 14-dniowy, też będzie dobrowolne oddanie tej sumy, która by była przedmiotem postępowania, to będzie to kwota, o ile pamiętam, 5%. Jednym słowem, tu jest bardzo wiele szczegółowych mechanizmów i rozwiązań, które detalicznie opisane są w tych dwóch rozległych aktach prawnych. Nie miejsce tutaj, aby na temat tych wszystkich rozwiązań dyskutować. Jedno można powiedzieć, te ustawy stanowią odpowiedź na powszechnie artykułowaną potrzebę prowadzenia kontroli i nadzoru nad działalnością komorników, ucywilizowania tej działalności, a jednocześnie też podniesienie prestiżu i zaufania do tego bardzo potrzebnego jednak w obszarze gospodarki rynkowej zawodu. To była wypowiedź pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Rząd przyjął projekt ustawy o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To był fragment konferencji, na której była również pani premier Beata Szydło, która odniosła się do gruźb Komisji Europejskiej o rozpoczęcie procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców. Pani premier wskazała, że Polska pomaga dotkniętym konfliktami, między innymi w Syrii, i realizuje wiele projektów. Coś więcej, właśnie kolejna wypowiedź, którą chciałbym Państwu zaproponować, pani premier Beaty Szydło. Nie ma w tej chwili w Polsce możliwości, żeby przyjmować uchodźców. Takie jest stanowisko polskiego rządu. My chcemy pomagać i robimy to. Niesiemy pomoc humanitarną tam, gdzie ludzie jej potrzebują i oczekują. Zwiększamy pomoc humanitarną w porównaniu do poprzedniego rządu znacząco. Bierzemy udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych, między innymi wspólnie z Niemcami realizujemy takie projekty humanitarne. Realizujemy takie projekty humanitarne z polskimi NGO-sami. Bardzo silna współpraca jest ze Stowarzyszeniem Kościół w Potrzebie i udzielamy tej pomocy zarówno dotyczącej leczenia osób poszkodowanych, jak i odbudowy w tej chwili domów dla poszkodowanych w Syrii. To są konkretne projekty. To jest wymierna pomoc, którą polski rząd przeznacza dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Włączamy się w te wszystkie akcje, które prowadzi również Unia Europejska, jeżeli chodzi o ochronę granic. Nasi funkcjonariusze są obecni wszędzie tam, gdzie tej pomocy oczekują nasi partnerzy. Natomiast nie ma w tej chwili możliwości, aby do Polski byli przyjmowani uchodźcy i na pewno nie zgodzimy się na narzucanie Polsce ani innym krajom członkowskim jakichkolwiek przymusowych kwot i dyskusja o relokacji, która toczyła się. A chcę przypomnieć, że przecież poprzedni rząd, rząd PO, rząd pani Kopacz zgodził się na to, żeby przyjmować do Polski uchodźców. I w tej chwili, ponieważ Platforma sama już pogubiła się w tym, jakie chce zajmować stanowisko, ja po prostu nie wierzę politykom Platformy. Bo jednego dnia wychodzi przewodniczący i mówi, że nie chce przyjmować Platforma uchodźców do Polski, po czym wracamy do wypowiedzi prominentnych polityków Platformy sprzed niedługiego czasu, bo sprzed zaledwie kilku miesięcy, nawołujących wręcz polski rząd do tego, by uchodźców przyjmować. Potem znowu wychodzi przewodniczący Schetyna i mówi, że jednak nie będą przyjmować. A w tej chwili bądź co bądź prominentna posłanka, europosłanka Platformy, była minister w rządzie Platformy, pani Kudrycka mówi.